Siemaneczko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj najprostszy przepis z pomidorów na świecie, czyli przecier pomidorowy. Taki przecier u nas schodzi w ilościach naprawdę sporych. No bo zupa pomidorowa, fasolka po bretońsku, najróżniejsze sosy, leczo, no ilość przepisów, gdzie używam pomidory jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Jeden przepis to pomidory praktycznie w całości, a drugi to będzie stricte przecier. Bierzemy się za pomidorki. Pomidorki umyte. Czas na krojenie. Teraz bardzo szybki sposób. Kroimy pomidorki na dowolne części. Nie patyczkujemy się i wkładamy do garnka. I oczywiście możemy też pomidory sparzyć. I jak je sparzymy, to obrać ze skórki. Ja tej skóry się nie pozbywam. Natomiast zrobię równocześnie jeden i drugi jakby przepis. Więc będę mieć trochę takich pomidorów. Mam już pokrojoną całą miskę pomidorów, teraz czas na gotowanie. Na małym ogniu gotujemy nasze pomidorki. Jeśli chodzi o pomidory w całości, gotujemy je tylko parę minut, tak żeby one tak naprawdę troszeczkę nam puściły sok, żeby trochę były takie bardziej miękkie. Możemy ich od razu wsadzić więcej, nie ma problemu. Gotujemy je przez 10-15 minut. Na końcu możemy dorzucić troszeczkę soli. No i nasze takie dodatki, które możemy dorzucić, ale nie musimy. Czyli bazylia, czosnek, jak najbardziej tak. Oczywiście one trochę zmienią smak pomidorów, więc jeśli chcecie mieć takie pomidory neutralne do wszystkiego, to ja polecam nie dodawać nic oprócz szczypty soli. Dajemy troszeczkę soli. Przygotowałam tutaj już słoiczki, wyparzyłam je i są gotowe do tego, żeby wsadzać do nich nasze pomidory. Staramy się, żeby tych pomidorów nie było tak do samego końca, ale też, żeby one były dosyć tak gęsto ułożone. I kolejny. Słoiczki zamykamy. I pasteryzujemy. Z przecierem pomidorowym trzeba się troszeczkę więcej narobić. I tutaj mamy tak naprawdę kilka opcji do wyboru. Pierwsza opcja to jest taka, że sparzacie pomidory, obieracie ze skórki, miksujecie i później dopiero taką już zmiksowaną papkę dopiero gotujecie i powstaje Wam właśnie przecier pomidorowy. Natomiast ja nie lubię obierać ze skórki, dlatego opcja numer dwa to jest to, co właśnie teraz widzicie, czyli pokroiłam tak jak poprzednio, pokroiłam pomidory, jakkolwiek, to nie musi być żadna kostka czy jakieś piękne kawałki, każdy jak widzicie kawałek jest inny. I po malutku wrzucam te pomidory do garnka i grzeję. Tutaj nie wrzucam wszystkich od razu, chcę, żeby one się pomału mi robiły i żeby pomału po prostu ten sok puszczały, więc ja je systematycznie będę dokładać i mieszać. W momencie, kiedy już będę wiedziała, ile tych pomidorów jakby faktycznie mi wyjdzie, wtedy dopiero dodam sól do smaku. W momencie, kiedy pomidory nam już zmiękną, będziemy je przesiewać przez sitko, tak żeby wszystkie skóry, wszystkie te pesteczki nam zostały
oddzielnie. Przygotowałam sobie drugi garnek z sitkiem, takim o małych, malutkich tych oczkach i będę pomału przekładać. Jeśli dość długo gotowaliście, to zobaczcie, że te pomidory, one się właściwie same rozpadają. Możecie oczywiście, tak jak ja często robię, zrobić takie słoiki, jak pokazywałam wcześniej, z pełnymi pomidorami. A później po prostu, jeśli potrzebujecie do przykładowo zupy pomidorowej, to wtedy sobie na bieżąco przecedzacie i też nie stanowi to żadnego problemu. Wydawałoby się, że to już. A zobaczcie, myślałam, że już można to wyrzucić. A ile jeszcze? Ile jeszcze wychodzi? Przecedzenie takiego garnka zajmuje naprawdę parę minut, więc to nie jest jakaś wielka robota. No i gotowe, przepcier mamy już przygotowane. Teraz jeszcze wystarczy go dosolić do smaku. Trzeba oczywiście pamiętać, że jak teraz solimy, to żeby później potrafił już mniej solić. Dużo lepiej. Całość przelewamy do słoików, oczywiście wyparzonych wcześniej. Tutaj sobie pomagam sitkiem. Jest wygodniej. Jeśli potrzebujecie mieć taki sos pomidorowy, to można oczywiście dużo dłużej gotować. To jest taki bardzo dobry przecier przede wszystkim do zupy pomidorowej. Często na różnych filmach mówię Wam, że ja dosyć długo robię pasteryzację. Natomiast w tym przypadku, jeśli chodzi przede wszystkim o słoiki z całymi pomidorami albo z częściami pomidorów, bo to właściwie nie ma znaczenia. W tym przypadku no nie możemy za długo tego gotować, bo po prostu zrobi się z nich jedna wielka paćka. Więc jeśli chcecie mieć je w kawałku, to 15-20 minut to jest maksymalny czas na pasteryzację. A oto mój efekt końcowy. Słoiczki są już zrobione, zapasteryzowane. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że Was trochę zachęcił do robienia właśnie własnych przecierów, własnych pomidorów w słoikach, bo to naprawdę nie jest nic skomplikowanego. Fakt, zajmuje to trochę czasu, ale jeśli zrobicie to sami, to wiecie, że to są faktycznie same pomidory, nic tutaj nie jest dodane, więc macie pewność, że to, co wsadzicie do słoika, to faktycznie nic tam innego dodatkowego nie będzie. Dzięki za oglądanie, buziaczki, pa pa! Pa pa! Pa, pa.